Witam Was w podcaście Sofizmaty. Jest to odcinek szesnasty, który chciałbym poświęcić odszkodowaniu za niewolnictwo. Angielski termin to reparation for slavery. Jest to taki bardzo kontrowersyjny temat, który oczywiście można by rozważać np. z punktu widzenia moralnego, z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia prawnego. Ja chciałbym go dzisiaj jednak wykorzystać, aby omówić go z punktu widzenia logiki. Na początek może jednak taki krótki rys historyczny. Gdy ludzie słyszą niewolnik, to prawdopodobnie przed oczami staje im postać czarnego niewolnika na plantacji bawełny w Stanach Zjednoczonych. A wszystko to dzieje się przed wojną secesyjną. Taki obraz pewnie ktoś ma. Należy jednak pamiętać, że niewolnictwo było we wszystkich kulturach i we wszystkich krajach. Ba, niewolnictwo istnieje do dzisiaj. I nie mam na myśli ciężkiej pracy za mało pieniędzy. Bo na przykład wielu krytyków kapitalizmu nazywa dzisiaj niewolnictwem ciężką pracę za małe pieniądze. To jednak nie jest niewolnictwo. Gdy mówię, że niewolnictwo istnieje do dzisiaj, to mam na myśli prawdziwych niewolników. Ludzie byli niewoleni z reguły z dwóch powodów. Po pierwsze, aby zmusić ich do pracy fizycznej. Po drugie, aby zmusić ich do konkubinatu. Innymi słowy kobiety na przykład stawały się konkubinami albo takimi żonami zmusu. Do pracy zmuszano głównie mężczyzn, a do haremu wbrano głównie kobiety. Dzisiaj dalej zmusza się ludzi do pracy i do konkubinatu albo do obu tych rzeczy naraz. Na przykład młoda dziewczyna zostaje służącą i konkubiną jakiejś rodziny. Dzisiejsze niewolnictwo to najczęściej jest Afryka albo Azja, ale w przeszłości niewolnicy i ich właściciele wywodzili się ze wszystkich ras i narodów. Na przykład angielskie słowo slave pochodzi od słowa slav, czyli słowianin, bo w pewnym okresie najwięcej było właśnie niewolników słowian. Jak do tego dochodziło? Kochanowski to wyjaśnia. Napisał on pieśń o spustoszeniu Podola. W utworze tym wspomniał o porwanych kobietach, które będą służyć w haremach tureckich. Ktoś jednak powie, że to była przeszłość. Kiedy ostatnio Polaków spotkała niewola? Podczas II wojny światowej wywożono naszych rodaków na roboty do Niemiec. Traktowano ich tam w różny sposób. Niektórzy mieli całkiem dobre warunki, inni mieli naprawdę bardzo ciężkie. Wszyscy jednak byli tam pozbawieni wolności i byli zmuszani do pracy. Innymi słowy, byli niewolnikami. Niemcy tworzyli też domy publiczne dla żołnierzy, a kobiety tam pracujące pochodziły często z łapanek. Po wojnie tym ludziom, tym Polakom zaczęto wypłacać odszkodowania. Ci, którzy mieli najcięższe warunki, np. Na za pracę w obozach koncentracyjnych, dostawali od państwa niemieckiego 7 tysięcy euro, a ci, którzy pracowali w przemyśle 2,5 tysiąca euro. Tak więc za tą pracę niewolniczą Polaków w Niemczech wypłacono im odszkodowanie. Ja nie będę tutaj rozważał tego, czy ta suma jest wystarczająca, bo przecież ta praca była bardzo ciężka, to była niewolnicza praca, którą w zasadzie jest ciężko wycenić, jednak postanowiono coś takiego i wypłacono te kwoty. Co jednak gdyby taki Polak, który pracował jako niewolnik w Niemczech podczas II wojny światowej, albo jakaś kobieta, która została porwana do domu publicznego, gdyby taka osoba zmarła. Czy potomek kogoś zmuszanego do pracy niewolniczej także powinien otrzymać takie odszkodowanie? W USA od lat odbywa się taka debata debata na temat odszkodowania za niewolnictwo. Problem jednak w tym, że od czasu zniesienia niewolnictwa minęło już około 80 lat a więc współczesnie żyjące osoby to czasem nawet siódme pokolenie tamtych niewolników. Czy ci potomkowie niewolników powinni otrzymać odszkodowanie za niewolnictwo swoich przodków? Aby to wyjaśnić, posłużę się przykładem gwałtu. Przypuśćmy, że jakaś kobieta została zgwałcona. Gwałciciel jest osobą bogatą. Czy kara, która na niego spadnie, powinna obejmować także odszkodowanie pieniężne? Oczywiście nie możemy wycenić kosztów gwałtu. Wydaje się jednak sprawiedliwe, że ofiara gwałtu mogłaby chcieć, aby oprócz zamknięcia w więzieniu tego gwałciciela, żeby także dostała odszkodowanie materialne. I tutaj sprawa wydaje się jasna: jest poszkodowana kobieta i jest jej oprawca. Wiadomo, kto komu powinien zapłacić odszkodowanie. Powiedzmy jednak, że zarówno ta kobieta, jak i jej oprawca zmarli: żyją ich potomkowie. Czy potomkowie tej kobiety mogą domagać się odszkodowania od potomków gwałciciela? Aby to pytanie skomplikować jeszcze bardziej, dodajmy jeszcze jeden fakt. Powiedzmy, że w wyniku gwałtu kobieta ta zaszła w ciążę i urodziła dziecko. To dziecko żąda teraz odszkodowania od dzieci tego gwałciciela. Jeżeli przyjmiemy, że dziecko tej kobiety ma prawo do odszkodowania, bo dziedziczy prawa po swojej matce, to, co powiemy o ojcu tego dziecka. Przecież, jako potomek tego gwałciciela, dziecko to musiało być dziedziczyć także powinność zapłacenia tego odszkodowania. Jeżeli więc przyjęlibyśmy zasadę, że potomkowie poszkodowanych mają prawo do odszkodowania, a potomkowie winnych muszą to odszkodowanie zapłacić, to w takim wypadku ten potomek musiałby sam sobie zapłacić. Czy jednak ja nie komplikuję tego za bardzo? Zauważmy, że w kwestii niewolnictwa w USA ta sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. To nie są już dzieci niewolników, to są ich prawnukowie albo jeszcze dalej. Zauważmy teraz, że rodziców mamy tylko dwoje, dziadków mamy czworo, pradziadków mamy już ośmioro, im dalej tym jeszcze więcej będzie: 16, 32 i tak dalej. Kiedy więc ktoś domaga się odszkodowania, zachodzi pytanie, ile osób spośród przodków tej osoby było niewolnikami. Ale zauważmy, zachodzi też pytanie, ile przodków tej osoby było właścicielami niewolników. To nie cały problem. Właścicielami niewolników był mały procent ludności Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest tak, że potomkowie tych niewolników nie żądają tych pieniędzy od potomków właścicieli niewolników, ale żądają pieniędzy od wszystkich, od kraju, od Stanów Zjednoczonych. Właścicielami niewolników był jednak mały procent ludności tego kraju. Czy wszyscy podatnicy w tym kraju powinni dać pieniądze na takie odszkodowanie za niewolnictwo? Większość ludzi się na to nie zgadzała chodzi o niewolnictwo i z tego powodu wybuchła tam nawet wojna secesyjna. Tak więc czy potomek żołnierza z północy, który walczył przeciwko właścicielom niewolników z południa, powinien dać odszkodowanie za niewolnictwo? Zauważmy, ich przodek nie tylko nie miał niewolników, on poszedł na wojnę i być może nawet zginął na tej wojnie, walcząc o to, aby zakończyć niewolnictwo. A co powiemy o emigrancie z Polski, który żyje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? USA co roku przyjmuje najwięcej emigrantów. Nie ma drugiego takiego kraju, który przyjmowałby tylu emigrantów, do Stany Zjednoczone. Ludzie ci pochodzą z wielu krajów, np. z Polski, gdzie nie było czarnych niewolników. Czy należy opodatkować ludzi, w tym np. emigrantów, aby zebrać pieniądze na odszkodowanie dla potomków niewolników? Zgodzicie się chyba z tym, że to byłoby raczej niesprawiedliwe. Czy więc powinni zapłacić tylko potomkowie winnych? Przyjęcie założenia, że potomkowie winnych powinni płacić potomkom ofiar, jest bardzo trudne albo wręcz niemożliwe do wykonania. Oczywiście, w większości krajów przenoszenie winy na potomków winowajcy jest sprzeczne z prawem. Jest to bardzo stare prawo, które pojawiło się już w Biblii. Na przykład w Ezechiela 18, rozdział 20 czytamy. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Tak więc już to stare prawo, które jest w Biblii, mówiło o tym, żeby nie karać synów za winy ojców. Podsumowując, odszkodowania można wypłacić gdy żyją ofiary. Tak się stało na przykład w wypadku żyjących przymusowych robotników, którzy pracowali w Niemczech podczas II wojny światowej. Jednak potomkowie ofiar nie mają prawa do odszkodowania, a potomkowie przestępcy nie muszą płacić. Gdyby jednak takie prawo uchwalono, może się to zdarzyć na przykład w Stanach Zjednoczonych, wprowadzono by trudność policzenia, ile się komu należy i kto ma za to zapłacić. A ta trudność tego policzenia rosłaby z każdym kolejnym pokoleniem. Ktoś mógłby mieć na przykład zarówno przodka, który był niewolnikiem, jak i takiego, który był właścicielem niewolników. Gdyby jednak zdecydowano, że tak jak w przypadku przymusowych pracowników w Niemczech, czyli tych niewolników współczesnych, którymi byli na przykład Polacy w czasie II wojny światowej, gdyby zdecydowano, że takie odszkodowania płaci kraj, czyli podatnicy, zauważmy, że dochodzi do kolejnego problemu. Podczas II wojny światowej to Niemcy zmuszali Polaków do pracy. Po II wojnie światowej do Niemiec przyjechało na przykład wielu Turków. Gdy więc rząd niemiecki postanowił wypłacić odszkodowania Polakom, to tak naprawdę zapłacili je podatnicy, w tym także Turcy, którzy pracują dzisiaj w Niemczech. Tak więc to odszkodowanie za to, jak Niemcy traktowali Polaków, zapłacili dzisiaj także Turcy. W USA, gdyby uchwalono takie prawo, to kto płaci i komu, byłoby jeszcze bardziej skomplikowane. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jak zawsze proszę o komentarze i o to, żebyście dzielili się tym odcinkiem z osobami, które może on zainteresować. Do usłyszenia niedługo.